Czołem, żołnierzyki moje kochane, witam wszystkich serdecznie, z tej strony kłania się nisko kapitan Rutain. Co nowego w World War 3, polskiej grze FPS ze studia Farm51? Czy gra Zero Hour, świetnie zapowiadający się taktyczny shooter, zasługuje jeszcze na waszą uwagę? Czy może przegrał walkę z konkurentem Ready or Not? Twórcy popularnej gry World War 2, Hell Let Loose, zapowiadają kolejny update na PC. Ale co z wersją na konsolę? Zapraszam na kolejny odcinek serii C-Trap. The Farm51, twórcy gry World War 3, zapowiadają duże zmiany, moi drodzy, zmiany dotyczące dźwięku w grze. Tak, wszyscy znamy dźwięk i go nie kochamy. Z jednej prostej przyczyny, moim zdaniem nie jest dobry, nie spełnia moich oczekiwań, prawda? Ma nastąpić duża zmiana w audio. Już w najbliższym patchu, który jest zapowiadany w tym tygodniu, o ile żadnych zmian nie było, ma pojawić się nowe audio, czyli nowe dźwięki broni, nowe dźwięki pojazdów, nowe dźwięki otoczenia. Tak mi się wydaje, że to powinno wszystko naprawić. Miejmy nadzieję, że wszystko zostało dopracowane. Oczywiście nie zapominajmy, że jest to dalej wersja beta, więc tutaj na pewno następować zmiany, ale przypominam również, że coraz bliżej do bety otwartej, dostępnej dla wszystkich, jak i do, powiedzmy sobie, premiery gry. Gra oczywiście będzie free to play, więc no, możecie sobie poczekać, ewentualnie zagrać w otwartą betę i sami ocenić. Mam nadzieję naprawdę, że twórcy zrobili kawał dobrej roboty. Tutaj możecie sobie troszeczkę posłuchać, jak to będzie brzmiało, bo z tą próbką dźwięku też jest związanych parę moich uwag. No więc wszystko pięknie, wszystko ładnie, jest jedno ale. Oczywiście widzimy tutaj na drugim ujęciu nową mapę. Tych map będzie 8, będzie Tokio, będzie Shibuya, prawda, będzie Korea, będzie Smoleńsk, prawda, jest Polarny, jest Moskwa, jest Berlin, jest Warszawa, więc będziemy mieli gdzie grać, prawda? Jest tylko tutaj jeden mały problem. Broń została przetestowana w różnych otoczeniach. Jest przetestowana stary dźwięk broni na Warszawce w otoczeniu zamkniętym, a drugi jest na nowej mapie, prawda, nad Woną. Super, ale ja bym chciał zobaczyć porównanie, jeżeli ta jest już taka próbka nastąpiła, jakie porównanie w tym samym otoczeniu, żebym naprawdę mógł coś porównać, bo w tej chwili tak na dobrą sprawę nie mogę. No jednak jestem nastawiony pozytywnie i liczę na to, że The Farm 51 zrobi tutaj robotę i będziemy mieli w końcu fajne audio, dlatego że w mojej ocenie gra FPS bez dobrego dźwięku to nie jest dobra gra. Kto z was jeszcze pamięta grę Zero Hour? Tak, moi drodzy, jeszcze jakiś czas temu muszę powiedzieć, że ten taktyczny shooter cieszył się bardzo dużym powodzeniem na Steamie. Można powiedzieć, był bardzo popularny, nie tylko ze względu na to, że był tani, bo kosztował 4 euro, to w ręce 20 zł, ale ze względu na to, że dawał coś nowego, że dawno w sumie nie mieliśmy takiego FPS-a, w którym to właśnie mogliśmy się wcielić w rolę sił specjalnych, powiedzmy sobie walczyć z terrorystami i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie mówię tutaj o takiej grze jak Rainbow Six Siege, ale tu mieliśmy bardziej takie korowe, w Zero Hour mieliśmy takie korowe doznanie i muszę powiedzieć, że robiło to całkiem fajnie. Oczywiście gra miała swoje mankamenty, dalej je ma, pomimo tego, że twórcy bardzo ciężko nad nią pracują, wpadają nowe mapy, nowe operacje, nowe bronie, nowy dźwięk, nowe AI i tak dalej, gra przestała się cieszyć dużym powodzeniem na Steam. Czyżby to za sprawą Ready or Not, która to ostatnimi czasy podbija zarówno rynek Steam, jak i serca graczy, i która to właśnie została okrzyknięta godnym następcą gry SWAT. Moi drodzy, ja miałem szansę pograć i w jedną, i w drugą grę, i w jednej, i w drugiej grze znalazłem plusy i minusy. Obie mają coś fajnego. Obie mają ten swój niepowtarzalny klimat, więc jeżeli macie te dwie gry, mieliście szansę w nie pograć, powiedzcie mi w sekcji komentarzy, zostawcie swoje przemyślenia, powiedzcie mi, co myślicie na temat obu tych gier, co Zero Hour brakuje, bądź co Ready or Not brakuje, co ma Zero Hour, dlaczego w tej chwili
tak mało graczy gra właśnie w ten tytuł. Muszę powiedzieć, że bardzo zdziwiony byłem ostatnimi czasy, gdy włączyłem Zero Hour. Nie dość, że dość długo czekałem na matchmaking, to jeszcze później po sprawdzeniu Steam Charts'ów, no okazało się, że gra w nią niespełna 200 osób, a było to późne popołudnie, więc spodziewałem się pełnych serwerów. No nic, powiedzcie mi, jakie wy macie przemyślenia na ten temat? Co takiego twórcy Zero Hour robią źle? Może podpowiedzcie im, bo naprawdę gra jest całkiem, całkiem fajna i dobrze jest zawsze mieć konkurencję na rynku. Ja uważam, że monopol w żadnym aspekcie życia nie jest dobry. Team 17, twórcy jednej z najpopularniejszych gier o II wojnie światowej, Hell Let Loose, zapowiadają kolejny update. Kolejny update, ale na pecety, nie na konsole. Oczywiście wiadomo, że gra wyszła na komputery, później jakiś czas później pojawiła się w wersji konsolowej. Jeżeli chodzi o wersję pecetową, no to muszę powiedzieć, że nie narzekam pod względem update'ów. Pojawiają się one dość regularnie, jest ich dość dużo, troszeczkę zmieniają, czasem coś naprawią, czasem coś zepsują, ale ogólnie rzecz biorąc idziemy do przodu, gdzie muszę powiedzieć, po tym, gdy zakupiłem konsolę w grudniu i zacząłem grać Hell Let Loose na konsoli, na Xboxie widzę, że nastąpiła totalna stagnacja. Wersja utknęła tam gdzieś pomiędzy patchem 7 a 8. Nie ma nowego dźwięku, nie ma Rosjan, nie ma frontu wschodniego, nie ma dodatkowego kontentu. I muszę powiedzieć, że jest to troszeczkę tak, jakby twórcy traktowali grę po macoszemu, bądź oni całkowicie zapomnieli. Chodzi mi oczywiście o tą wersję konsolową. Ja oczywiście będę się cieszył tutaj z wersji PC-towej, z nowego update'a. Zobaczymy, przetestujemy, ogramy. Jednak na konsoli też bym chciał zobaczyć, z tego względu, że gra jest bardzo popularna. Podbija serce konsolowców, jest piękna, naprawdę jest świetny klimat. No, tylko co się dzieje z tymi update'ami? Jak wiecie, na początku roku zrobiłem materiał, w którym to zapowiadali twórcy. Ja wam zapowiedziałem, powtórzyłem to, co twórcy zapowiadali. Wyrównanie kontentu pomiędzy wersją PC i konsolę. Jednak dalej nic w tym aspekcie nie idzie do przodu. No i tutaj rodzi się pytanie, co się stało, co się dzieje? Bo tak jak łatwo można zyskać graczy, zdobyć ich serce, tak łatwo też można ich do siebie zrazić i ich serducho złamać. No, tutaj nie chciałbym, żeby to nastąpiło, bo naprawdę, naprawdę gra jest warta świeczki. A moi drodzy, w dzisiejszym odcinku C-Trap to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam na kolejny. Wszystkie użyteczne linki do moich social mediów, Twitcha, Facebooka, Instagramu, Twittera są poniżej. Zapraszam na streamy. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej. Queen of battle follow me. Queen of battle follow me. An airborne ranger's life for me. An airborne ranger's life for me. Oh, nothing in this world is free. Oh, nothing in this world is free. From a big bird in the sky. From a big bird in the sky. All will jump and some will die. All will jump and some will die. Off to battle we will go. Off to battle we will go. To live or die, hell I don't know. To live or die.